Sylwia jest zdenerwowana zachowaniem uczniów. Dziewczyna chce się dowiedzieć, dlaczego jej dokuczają. Ty pokaż ciusiaka. Do mnie to było... Tak, Krystian. Co wy chcecie ode mnie? Wyobraź to sobie, że wszystko już o tobie wiemy. Nic o mnie nie wiecie. Poczekaj, a ile taka operacja kosztuje, co? Taka operacja! A dlaczego ci tego ciusiaka nie obcięli? Coś, żeby go chciałaś na pamiątkę zostawić? Na pamiątkę, to ja ci zaraz walnę! O, jaka waleczna! Widać, że jej coś z faceta zostało. Dbajcie się od niej! Bo co? Bo zaraz pójdzie do nauczycieli i się skończy pajacem! To ona jest pajacem, słyszałaś, co oni mówią? Nawet jeżeli to prawda, to nie powód, żeby się z tego śmiać! Powinniście się wstydzić! To ona się powinna tego wstydzić. On się powinien tego wstydzić. Odwalcie się! Estelos, wszystko w porządku? Wszystko, tak. Tak? Że jest? Siusiak. Jak się czujesz? Słuchaj, dzięki, ale w ogóle o co tu chodzi? Co oni mówią? No nie. Mówią, że kiedyś byłaś chłopakiem i miałaś na imię Krystian. Że co w ogóle? Cała szkoła o tym mówi. Ja nie chcę cię obwiniać przez to, że zmieniłaś płeć, bo nie mam nic do tego. Ale powiedz, czy to prawda? No, oczywiście, że nie. Nie? No nie, no to są jakieś wyssane z palca bzdury, no. Kto to w ogóle wymyślił? Nie mam pojęcia, skąd to wyszło. I co? Czy mi w to wierzą? No, jak sama widzisz. Może to ja już wiem, dlaczego Karol nie chciał ze mną gadać. A to muszę jakoś odkręcić. Masz jakiś plan? Jeszcze nie. Dobra. Dobra, tak.